Cześć wam dzisiaj, więc Wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule. Doczekaliśmy się. Um, tak, jest nowa aktualizacja. Mnóstwo zmian. Spróbuję na tym odcinku skoczyć po nich troszkę w lewo, w prawo. Zacząłem jechać troszkę z fabułą, bo poszedłem do gildii przygodystów pogadać, więc ruszyłem trochę fabułę. Więc już mniej więcej wiem z jakiego miejsca startujemy i w którym kierunku idziemy. Widzicie, udało mi się to nagrać. Zrobię tłumaczenie, to będzie gdzieś tak za rok. Za rok. Ale zacznijmy od tego, że powinny na nas czekać primogamy. Całe 600? Okej. Okay. Wydawało mi się, że widziałem rano na Twitterze, zrobię screenshota i wstawię, że twórcy pisali coś 300 i 300, ale wiecie, wysoka gorączka i tak dalej. Myślałem, że mi się po prostu zdawało. 300 i 300 primogemów. Jest, jest, jest bardzo dobrze. Czemu mi to przesunęło w jakieś dziwne miejsce? What the heck? Dobra, znaleźliśmy buga. Mail się buguje, przesuwa różnie. Odebraną pocztę. Coś jest nie tak. Jak już w tym temacie jesteśmy, to kupmy i zobaczmy, ile będę miał łącznie Interwind Fateów. Żeby, o 4 mogę kupić I będzie prawdopodobnie tak Jeszcze jeden za dzisiejsze daily mi wpadnie Co oznacza, że w tym momencie Będę miał 76-77 roli Jestem 6 po Pity To oznacza, że 84 role Najdalej jestem od Siao Ludziska, dzisiaj wieczorem będzie live I zapraszam serdecznie, jeżeli macie siłę I ochotę, gdzieś koło 18 To nie będzie długo trwało Jestem totalnie nie w formie, wiecie Ja większość czasu teraz spędzam w łóżku Tak bardzo nie mogłem się doczekać aktualizacji jeden czy, że przesypiałem całe dnie Ale patrząc po tym jaka jest moja forma wydaje mi się, że aj będzie raczej krótki Pośmiejemy się, powygłupiamy się, wiecie jakieś 5-15 minut max stop na 300 I jeżeli nam wypadnie CEO to będzie zabawnie Jeżeli nam nie wypadnie no to cóż, wpadnie mi w najbliższej przyszłości, bo wpaść musi Ale jeżeli macie koło 18 troszkę czasu to zapraszam Link na dole w przypiętym komentarzu będzie do Twitcha I dziś wieczorem koło 18 :00. zobaczymy kto będzie miał czas Może będzie Kasu, może będzie Loro, może będzie ktoś inny z ekipy może będzie ktoś z Discorda? Nie mam totalnie planu, lecimy tak na jolo, Na jole lojalną. I liczymy, że wpadnie dużo Diony, no i też Xiao. No ale, ale, w sumie dużo Diony. E, zmienili teraz tutaj z Chichi na tym, tym głównym, jako że następna będzie Kaching. Czy to może sugeruje, że kolejny baner, z tych takich banerów, wiecie? Z postaci, które normalnie w grze są, będzie banerem z Chici, a potem będzie ten z Moną. Ej, to by było ekstra, ja bym się nie obraził, gdyby kolejny baner miał być banerem z Chichi, to, 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 to już bym e, zaczął odkładać na drugim koncie łysze. Totalnie na ten cel. Jeżeli chodzi o Epitom Invocation, ja rolował nie będę aczkolwiek. Nie mam żadnej dzidy dla Siao, Więc będę kwiczał, będę nad tym ubolewał strasznie, no ale niestety nie wyrobię się z rolami na to. Ale za to mamy screena, jak będzie wyglądał kolejny Epitom Invocation. Jak widzicie, tu się daty troszkę nie zgadzają, bo jak nic nie pokręciłem, to catching ma być od 17, a kolejny baner z bronią Epitom Invocation będzie od 23. Okej. Okay. I będzie do 16 i jak widzicie są na nim bronie, które sugerują coś dziwnego bardzo, to znaczy raz, sugerują hutało, no bo dzida wiadomo, dwa, ten miecz jest idealny pod Diluka, więc... Zaczynam się zastanawiać nad różnymi dziwnymi rzeczami, głównie przez to, że Kaching skoczyła na normalny ban, to znaczy na ten bonusowy banner. Więc, więc taka sytuacja jest, taka sytuacja jest. Zapewne dziś odpalając grę zauważyliście, że było bardzo dużo drobnych, bardzo drobnych zmian. Pierwsza, jaka powinna się rzucić w oczy, to na ekranie logowania... Ale jak się rozejrzycie, też jest mnóstwo różnych drobnych rzeczy, które się tu zmieniły, na przykład w gildii przygodystów, jak wysyłacie swoje jednostki na farmienie surowców, yy, to teraz jest taki pomyczek, czy nie wiem jak to nazwać, takie tuff, błysk światła, że ich tam faktycznie rzuciliście i to bum, powinien pójść jakiś pył jeszcze, powinno być... Aaa, że wasza jednostka wylądowała tam, gdzie miała wylądować i robi to, co ma robić, więc no, takie drobne zmiany. Z tego, co widzę, na każdym kroku coś zostało lekko tak podkręcone, dopieszczone, więc ten patch poprawia mnóstwo rzeczy, które na... Że oka nawet nie będzie widać, że coś się zmieniło. Z tego dużo. Dobra, skoczmy do tego archiwum, bo jeszcze nie byłem. A interesuje mnie, jak to wygląda. Mamy tutaj Living Beings. O, jadzie! Ok. No dobra. Jest nieźle. Tu pokazuje, ile tego ubiłem. Ha. Tych ubiłem relatywnie mało, tak? Tak, prawda, prawda. Tych to już w ogóle malutko, zazwyczaj ją omijam, jak widzę to, to... To jest świetne do jakiegoś rysowania, jakby człowiek chciał coś ogarniać. Mystical Beasts. Czyli większość Cusiów już spotkałem mniej lub bardziej. To pewnie będą te Geowishapy różne. Ale tylko dwa? Myślałem, że będą z cztery różne. I chyba, że... Ancient Geowishap liczy się za jednego i Mature Geowishap liczy się za drugiego i różne wersje się liczą do jednego wpisu. Aaa, nie spotkałem wszystkich ptaków w grze jeszcze. Ej, jest tego naprawdę dużo. Ja to chcę jako PETA dla postaci. A, kapoza. Lodowe? Może są nie kojarzę? A to są te w Dragonspine. Myślałem, że, że tam są te same. Okej. Okay. Powiem wam, że to jest imponujące. Zbiór tych informacji, wszystkie te rzeczy tutaj naokoło tego jest naprawdę dużo I gierka się rozrasta w różnych dziwnych kierunkach Jestem pod wrażeniem Z tego co widzę i z tego co słyszałem W namecardach pojawiło się Tak, Hudao Namecard jest Hutao kart już do podejrzenia, więc niedługo Hutao będzie do złapania zapewne. Więc ci z Was, którzy nie mogą przeżyć tego, że nie ma tego w tej aktualizacji, u mnie w komentarzach ludzie znacznie bardziej biegli z y, tamtym rejonem świata i ich kulturą, tłumaczyli dlaczego w no, Święcie Świateł, tym Lantern Ride Festival, nie wypada, żeby było cokolwiek wspomniane na temat Hutao. Wydaje mi się, że byli na dobrym tropie, że to była bardzo dobra informacja i to ich tłumaczenie pchało nas w pewnym kierunku. Takim, że Hutao się pojawi, to raczej szybko się pojawi, ale nie będziemy o niej teraz mówili, bo nie wypada. A za niedługo będą troszkę inne okoliczności przyrody w Chinach, gdzie wręcz będzie wypadało mówić o takich rzeczach i będzie to idealny moment, żeby Hutao mogła się w grze pojawić. Jak widzicie, wszystko, począwszy od Stafa Homy, na najmkardzie skończywszy, Hanas w tym kierunku, że Hutao niedługo w grze będzie, więc chyba mają rację. Propsy dla Was, jesteście naprawdę spostrzegawczy i ogarniacie takie rzeczy, żeby mi po prostu przelatować. Nad głową, bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Teraz o dziwo, będzie troszkę spoilerów, a raczej spekulacji, więc jeżeli nie chcecie, to spróbujcie przewinąć dalej. Tam na dole będzie oznaczenie, oczywiście na, na pasku czasu, ale jest kilka rzeczy wokół których ostatnio tańczyłem i nie powiedziałem ich jakoś wybitnie wyraźnie, ale dawałem znaki że słyszałem pewne głosy na różne tematy ze dwa czy trzy odcinki temu kiedy było na temat Barbarki mówiłem, że to nie jest tak, że Barbarka jest słaba i będzie słaba, że słyszałem różne rzeczy i może będzie jakiś content, może coś może tam coś i teraz wam muszę powiedzieć że dochodzą do mnie głosy z różnych bet, tych takich dziwniejszych bet, mniej otwartych że między takimi postaciami jak Barbara, Amber, tudzież właśnie Kay Lisa, te mniej używane postacie, nie? Keja jest, jest ok, nie? <laughs> Ostatnio mi ktoś w komentarzu napisał, że. że unsub za hejtowanie K Ja nie hejtuję K, Po prostu w komicie on jest tak wypasiony, że jak widzę, co on robi w grze, to jest takie, no kurde, dajcie mu ten power z komic. No dajcie mu ten power! No ale wracając. Te wszystkie rzadziej używane postacie są testowane w różnych dziwnych wersjach. Stąd podejrzenia, jakie latają w internetach, że będą albo drobne bosty dla tych starych postaci, które sprawią, że one będą bardziej funkcjonalne w, no, w istniejących drużynach, albo, bo te testy są naprawdę dziwne, content, nowy content, nowe przeszkody są robione z myślą o tych postaciach, co oznacza, że te postacie będą miały idealny kit, idealne skille do poradzenia sobie z contentem, który twórcy wymyślają, co oznacza, że twórcy nie będą musieli ich w żaden sposób bostować, Wszyscy te postacie mają, a nadchodzący content będzie wręcz wymagał wzięcia barbarki, której hill będzie jednocześnie gasił gracza po tych wszystkich pułapkach, które twórcy na nas zostawią. Wydaje mi się, że jest to bardzo inteligentne podejście, ale. Nie będę ukrywał, że nie mam żadnych tajnych danych na ten temat. To jest tylko spekulacja na bazie tego, co zdziwiło ludzi, z którymi ja tam mam kontakt, odnośnie rzeczy, które wiedzą, że ktoś inny testuje. Więc to jest bardzo, 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 bardzo odległe, nie? ogólnie spychałem to w myślach coraz dalej, coraz dalej, bo to nie jest coś, czym się z Wami mogę podzielić z informacją, że o, mam tajne wieści, bo nie mam żadnych tajnych wieści. To są po prostu spekulacje na bazie spekulacji na bazie czy jej spostrzegawczości. Ale! W tej aktualizacji, z tego co rozumiem, została zmieniona voice aktorka dla chińskiego voice over Amber. I to wygląda tak, jakby twórcy się przygotowywali do oddania Amber jeszcze większej roli fabularnie niż ona ma. Bo Amber pomimo, że grywalnie no, jest rzadko używana przez graczy, to jednak fabularnie przewija się relatywnie często. Outrider coś tam jada, jada, jada. Tu się w jednym koście pojawia, tu się w drugim koście pojawia, tu nas przeprowadza przez trening latania. No ogólnie Amber sporo w tej grze jest, chociaż rzadko my jej używamy. Jeżeli Mihojo idzie w tym kierunku, że zmienia voice aktorkę na Chiny dla Amber, żeby zrobić z nią coś naprawdę ciekawego, to wydaje mi się, że te spekulacje do spekulacji do tam spostrzeżeń nabierają troszkę innej wagi na tyle, że czuję się trochę bardziej komfortowo, żeby wam o tym powiedzieć. To, albo... Gorączka. Lecąc dalej, jak już mówimy o drobnych spekulacjach i spoilerach, macie tutaj coś, co w internecie szaleje jako splash art do Rosarii To co wam wyskakuje po otwarciu Wisha, w którym miałaby być Rosaria. Z tego co wiem, na 99% jest to fake. To nie jest prawdziwy splash art, aczkolwiek mogę się mylić. Znaczy, z tego co wiem, to jest fake, ale z tego co widzę, też wydaje mi się, że to jest troszkę innym stylem niż graficy z Michio rysują, aczkolwiek mogę się bardzo mylić. Więc w ramach ciekawostki, może wam się to przewinęło gdzieś przed oczami, może nie. Po prostu wrzucam swoje 3 centy. Jak ktoś nie widział, no to teraz zobaczył co, gdzie i jak. Dobra ludziska, ja jestem, bardzo słaby. Będę się zaraz pakował do łóżka w ogóle. Dziękuję wam za mnóstwo życzeń, Powysłaliście mi na Instagramach, na Discordach. Sporo osób się do mnie odezwało. Wysyłając pozytywną energię, jesteście fantastyczni, wzruszyłem się ogólnie. Ostatnich kilka dni było ciężkich. Mam nadzieję, że tego nie było za bardzo widać na nagraniach, ale ostatnich kilka dni było srogich. No i sam fakt, że jesteście i że jakoś nikt nie przyczepił się do tego, że w ostatnich dniach te odcinki były troszkę takie bardziej lajtowe, bo... Nie miałem siły zrobić niczego mocniejszego. To przepraszam za to i dziękuję, że, że, że nikt nie miał większych wątów, bo, bo, bo nie byłem w stanie z siebie wykrzesać więcej. W ramach podziękowania i przeprosin chciałbym zrobić drobny konkurs, o którym pewnie powiem więcej jutro i pojutrze. Ale zasadniczo ten konkurs sprowadza się do tego, że robicie screenshot w waszej postaci, siedzącej w jakimś fajnym miejscu, żeby mógł odcinek zacząć w jakimś innym miejscu na... niż na rękach Barbatosa. A do wygrania jest ustawimy się dokładnie, w jakiej formie dostarczę nagrodę. Bo, tak jak poprzednim razem, no nie jestem w stanie wam tego kupić i zgiftować, bo nie da się w tej grze giftować. Ale do złapania jest Battle Pass. Jako, że jest nowy Battle Pass, który został usprawniony o Fragile Resin, to tym razem sprezentuję wam tą wersję po lewej za 9,99. Ale Gnostic Hymn jest do złapania. Najprawdopodobniej będzie to. Pace Card, pójdę kupię Pay Save Karda i zwycięzcy dam numer, i, i tak jak ostatnim razem wysyłacie mi na linka na dole, który będzie w przypiętym komentarzu poniżej. Trzeba będzie rozwinąć, żeby to zobaczyć. Na razie jeszcze nie reklamuję tego konkursu, jeszcze nie mówię, jaka będzie finalna data złapania tego, ale wydaje mi się, że co najmniej tak z 9-14 dni powiedzmy będzie do końca konkursu jeszcze. Więc robicie screenshota waszej postaci, która siedzi w jakimś fajnym miejscu. Nie wiem, gdzie są wszystkie fajne ławeczki, wszystkie fajne miejsca w tej grze. Wynajdujecie, robicie. Screenshota, wrzucacie na tego maila podanego na dole. Również tam będzie informacja, jak się mniej więcej ma nazywać ten mail. I w opisie, poza jakimś tam przywitaniem, machniecie też, gdzie plus minus jest ta ławeczka, żeby łatwiej było mi ją zlokalizować. Możecie też załączyć drugiego screena, na którym widać mapę, gdzie to jest. A ja w przeciągu najbliższych. 9-14 dni spróbuję to ogarnąć jeżeli dożyję, skontaktuję się ze zwycięzcą na Discordzie więc podajcie w mailu też swoją nazwę Discordową, wysyłacie to na podanego maila, no i jedna szczęśliwa osoba zgarnie Battle Passa na ten miesiąc. Spokojnie Battle Pass działa tak, że jeżeli wbijecie troszkę poziomów, to wam się odblokowuje darmowa część, a jak dostaniecie PaySafe karda i sobie kupicie ten, ten dół to dostaniecie wszystko co do tego momentu odblokowaliście, więc nic nie tracicie jakby to, nie trzeba się śpieszyć, można sobie ten cały dół odblokować ostatniego dnia i zgarnąć wszystkie nagrody. Więc to taki mój drobny gift w waszą stronę, bo jesteście fantastyczni i ostatnie dni. No, dziękuję bardzo. I to jest tyle, co ja dla was mam. Dziękuję wam za uwagę. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka. Niech moc będzie z wami. Jeżeli macie siłę, ochotę i czas, to widzimy się dziś koło godziny 18. Link na dole w przypiętym komentarzu. Do następnego. I hey. So let's not call it that. A ja teraz mam cały nowy patch do ogrania I troszkę tak chaotycznie bardzo myślę Ale spróbuję się tym wszystkim zająć I porobić te rzeczy I mam nadzieję, że do wieczora będę przynajmniej miał Podstawową część tego eventu zrobioną Plus, plus, plus Brakuje mi jeszcze tej 77 kuleczki Ludzie, to jest 7 wishy mi brakuje 7 wishy od gwarantowanego 90 pityrola jak mi ten ciało nie wpadnie dzisiaj na, na, na tym rolowaniu tych 77 pod rząd, to nie będę ukrywał, że, że będę miał załamkę totalną. Ale to dziś wieczorem. Zapraszam na totalną załamkę.